Jak ocenia Pan korekty wprowadzone w niedzielę do nowej siatki połączeń? Czy odczuwa Pan jakieś zmiany? Jeżeli tak, to na lepsze, na gorsze? Znaczy na lepsze na pewno odczuwam linię 57 z racji łączącej kilka szpitali, tak istotne dla ludzi w moim wieku, dla emerytów. To jest bardzo istotne. Co prawda ja sporadycznie korzystam, no ale tym niemniej to najbardziej. A tak no, co do innych trudno mi się wypowiedzieć. No na pewno zbyt skromne jest połączenie rejonu Dąbrowa-Chojny na odcinku tutaj Broniewskiego, Śląska i tak dalej, bo tam są praktycznie dwie linie autobusowe, jedna tak tam sporadycznie jeszcze dojeżdża. Wiąże to się z pewnością z przebudową ulicy Dąbrowskiego. Tym niemniej no 57 wielki, wielki plus dla osób, które o tym zdecydowały. Ja rzadko jeżdżę, także nie wiem. A nie mam zdania, nie, bo bardzo rzadko też korzystam. Znaczy, ja nie zauważyłem, że coś się zmieniło, ale mówię, ja rzadko jeżdżę. A ja tego nie wiem, no dla mnie to jest dobrze, jak zrobili 75, że mogę aż na Dąbrowę dojechać, to jest dobrze. No chyba lepsze będą. Bo to na starej zasadzie będzie. Tak, częściowo na starej. No, na starej zasadzie. To bardzo dobrze. I czy z jakiejś zmiany Pani już doświadczyła od niedzieli? 57. Na cmentarz bezpośrednio można spod domu dojechać i wrócić. Także ja jestem zadowolona z tych starych tramwajów, z tych rozkładów jazdy, co wróciły na swoje trasy. Nie mam na razie zdania, bo to jest zbyt krótki okres czasu, żebym mogła ocenić właściwie, no ale sądzę, że jest na lepsze. Tylko jeżdżę dziesiątką. Dziesiątką? Tylko na Redkinie i nigdzie nie jeżdżę. No dziesiątką właściwie jeździmy i tylko tu się przesiadamy. To już każdy tramwaj pasuje tam nam. Różne opinie, na przykład koleżanka ze Zgierza dojeżdża i nie może dojechać do pracy, bo 46 zlikwidowali i spóźnia się do pracy, bo nie ma tego tramwaju, a autobusy to rzadko chodzą. A autobusy kursują właśnie tam do Zgierza, z tego co mówiła, co pół godziny. Także jak odjedzie, to już koniec. Ja pierwszy raz jadę od tej zmiany, więc ciężko mi powiedzieć jeszcze. I nie mam na tego zdania, bo z powodu tego, że jeżdżę jednym tramwajem, także... Ale raczej chyba będzie lepiej. Powinno być lepiej. No bo poprzedni rozkład to był no, fatalny. I dużo pozabieranych linii, które tam, niektóre jeździły w kółko, nie wiadomo po co nawet. Najbardziej mnie boli 64 na 85, ale to i tak niezmienione. Także dla mnie się nic nie zmieniło. Bardzo dobrze jeździ dziesiątka. No bo to gorzej chyba, 64 chyba gorzej. No i trójka mogłaby też, w sensie 12 minut, ale to jest do przyjęcia. Za rzadko są tramwaje. I na przykład na Olechów jedzie tylko B, a już 10A nie jeździ w ogóle. Ale w ogóle jest strasznie kłamią. Po co są te tablice w ogóle z tymi godzinami, jak to wcale nie ma sensu. To znaczy? To znaczy pisze, że jedzie 10B, a przyjeżdża 8. Znikają, kręcą na wszystkie strony, że my nie wiemy, gdzie jesteśmy. Czyli to znaczy, że tramwaje nie przyjeżdżają zgodnie z rozkładem? Nie. Nie przyjeżdżają zgodnie z rozkładem. Nawet nie wiem, że takie coś zostało wprowadzone po prostu. A jak ocenia Pani w takim razie funkcjonowanie MPK w Łodzi? Pozostawia dużo do życzenia, naprawdę. Tramwaje, autobusy za rzadko? Tramwaje, autobusy. Zdarza się, że nie przyjedzie. A nowa linia 18, która łączy przystanek Piotrkowska Centrum z nowym Centrum Łodzi? Po prostu ja nie korzystam z tej linii, trudno mi się wypowiedzieć. Nie wiem, nie jechałam. Nie jechałam jeszcze. Dobrze. Ale na pewno dobrze będzie. Na pewno dobrze. Właśnie, dzisiaj jechałam. Tak? Jak Pani ocenia, potrzebne to połączenie, czy nie? No, trudno mi powiedzieć, naprawdę. Zbyt krótko. Nie mam do tego na razie jakiegoś... Nie mam zdania. Dobrze. Myślę, że im więcej, tym lepiej, bo jeżeli jeden tramwaj nie kursuje, to warto mieć dodatkowe połączenie. Przyda się. Bezwarunkowo.